Ale mamy ten backstage. Jest taki po prostu jak ten, taki, wiesz, jakby programy śniadaniowe, że no nie znam, siedzą sobie ludzie i tak dalej, w ogóle. Jaka to melodia? Jest, jaka to melodia, no i zaraz będzie. Jak u opry. Czy szkolenie z Neurobarku będzie na Netflixie? Obawiam się. Obawiam się, że nie prędko. Nie. Rozmawialiśmy na ten temat z Netflixem, HBO Go, ale tak na razie się nie możemy dogadać, także tak. Tak. Jakby mamy inne oczekiwania w ogóle, no nie? To, co my robimy, jakby to, co my mówimy, jakby było w kontekście Neurobarku, to są terapii nerwomyślowej, to, co chcemy poruszać często w Neuroklubie, to, żeby się nie fiksować stricte na problemie, z którym przychodzi do Was pacjent, to jest ważne, to musi być z tyłu głowy, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby poprawić wydolność tego pacjenta. Większość naszych pacjentów niestety ma zaburzenia związane z dysautonomią układu autonomicznego. Znaczy, po prostu mam powiedzieć, jaka jest jego misja, tak? Okej. Okay. No misją po prostu jest wzajemny rozwój tak naprawdę. To, co można zauważyć od początku powstania Neuroklubu, to przede wszystkim to, że czynni uczestnicy założyli swoje biznesy, rozwinęli je do bardzo dużego poziomu oraz stworzyli środowisko do nawiązywania różnych współprac. Szukałam informacji, których nigdzie nie mogłam znaleźć na temat marketingu, tego jak zadbać o samą siebie jako terapeutę, żeby być jeszcze lepszym w gabinecie. Oraz takich informacji, których nie mogłam znaleźć na żadnych kursach ani w książkach na temat tego, jak działać z niespecyficznym bólem, problemami pacjentów. To wszystko znalazłam w Neuroklubie, także to był mega dobry krok, żeby do niego wejść i Wam polecam. To była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Neuroklub to jest mega fajna społeczność, która pozwoliła mi wznieść się i terapeutycznie na wyższy poziom, i przede wszystkim poznać masę fajnych ludzi, z którymi mam super kontakt do teraz. I jedną z najważniejszych rzeczy, jaką dał mi Neuroklub, to jest to właśnie odwaga, to wyjście do ludzi w socjalach, jak i w komunikacji, dzięki czemu lepiej mi się z nimi współpracuje, oni lepiej wspominają terapię ze mną, dzięki czemu moje procesy terapeutyczne są szybsze i efektywniejsze. Założenie Neuroklubu od początku było proste. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym będziesz mógł rozwijać się w bardzo różnych dziedzinach terapeutycznych, tak żeby móc pracować z bardzo szerokim wachlarzem różnych pacjentów. Główną misją Neuroklubu jest chęć rozwoju całej fizjoterapii, ale także rozwoju uczestników jako dobrych terapeutów i jako ludzi. Dlatego chcemy zapewniać im dobrej jakości wiedzy, choćby w kursach online'owych, ale także umożliwić im tworzenie pewnej społeczności. Osoby, które tworzą ten Neuroklub, też pracują w dosyć różny sposób, mają różne swoje filozofie pracy, dlatego jest to miejsce, gdzie możemy zderzyć ze sobą nasze światopoglądy, naszą właśnie taką twardą, anatomiczną wiedzę, ale też filozofię pracy, nasze różne doświadczenia, które wynosimy z naszych gabinetów. I to wszystko można ze sobą skonfrontować, dzięki czemu po prostu rozwija się uczestnicy, a co za tym idzie? Rozwijają się ich pacjenci i tak naprawdę cała grupa zawodowa. Takim mega pozytywnym zaskoczeniem pamiętam, kiedy ja w ogóle dołączyłem do klubu, było właśnie pierwsze spotkanie, pierwszy zjazd neuroklubowy, gdzie zjechało się kilkadziesiąt osób, super terapeuci w ogóle z całego kraju i ja przynajmniej z racji, że to w ogóle było pierwsze spotkanie, moje tym bardziej. To byłem i zestresowany, i trochę nie wiedziałem nawet o co zapytać, a podczas takiego spotkania po prostu było widać, jak z każdą w ogóle chwilą ci wszyscy ludzie, którzy się wcześniej widzieli gdzieś tam, znali się tylko z internetu, po prostu mają ze sobą super vibe, jest po prostu świetny klimat. Od razu są w ogóle poruszane jakieś mega grube tematy, jakby każdy znał się po prostu całe życie. Czyli może być po prostu pacjentem, poczuć, doświadczyć tego, jak pracuje z tobą jedna osoba, dwie osoby i różni terapeuci z całej Polski, ale też po prostu nauczyć się, wprowadzić jakieś ciekawostki, poeksperymentować na innych osobach i dostać feedback, tak? Dzięki czemu na przykład zanim wprowadzę coś w terapię z swoimi pacjentami, to mogę przegadać tak ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, zobaczyć, jakie są uczucia, sprawdzić, więc jest to naprawdę bardzo fajne miejsce do nauczenia się nowych rzeczy albo utrwalenia tego, co już się wie. Klimat jest po prostu nie do podrobienia, bo najczęściej jest tak, że zaczynamy spotkanko w sobotę rano, a kończymy późną nocą w niedzielę,
nie wychodząc z sali, bo zawsze mamy tyle fajnych rzeczy do robienia. To nie jest takie oczywiste, że macie ludzi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami jak wy i czuje się przy nich super swobodnie, tak? Możecie rzeczywiście powiedzieć wszystko, oni was nie oceniają, możecie po prostu czuć się mega komfortowo. Po takich wyjazdach po prostu no człowiek wychodzi jak albo po dużym szkoleniu, albo po jakimś w ogóle mega kursie, który gdzieś tam po prostu cię mega rozwinął, a to był tylko jeden dzień, po prostu dobrze spędzony z dobrymi ludźmi. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że ciało to symbioza różnych układów i podobnie neuroklub to miejsce, gdzie spotykają się różni specjaliści praktyki pracy z ciałem. Głównie są to fizjoterapeuci, aczkolwiek zdarzają się, że są też tutaj studenci fizjoterapii, ale są masażyści, są jakby trenerzy. Docelowo każdy, kto pracuje z ciałem, znajdzie tutaj miejsce dla siebie, o ile w swojej praktyce chce być otwarty i patrzeć bardzo holistycznie, bardzo komplementarnie. To daje taką fajną dawkę motywacji, żeby po prostu robić sobie jakieś rzeczy regularnie, co myślę, że jest takim często największym problemem i takim trochę kluczem do tego, żeby jednak być coraz lepszym w tym, co się robi. Prawdopodobnie pracując już jakby kilka lat, masz takie wzloty i upadki, raz jest bardziej, raz mniej, raz masz więcej mocy, raz niekoniecznie. I to, co pojawia się nagminnie, szczególnie na spotkaniach, jak się z tymi ludźmi jakby widzę, rozmawiamy, to jest tak, że te spotkanie daje im powera na kolejne kilka miesięcy. A że my się widzimy co kilka miesięcy, to oni tego powera mają takiego ciągłego dzięki właśnie tym relacjom, które tu są, dzięki tej wiedzy, która tu jest, dzięki tym możliwościom, które Neuroklub daje. Więc jeżeli tych spotków chcesz mieć mało, no cóż, do zobaczenia.